Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w piątym odcinku, jeżeli dobrze liczę, już, kurczę, piąty odcinek, no, z ekspedycji. Kochani, w Arizonie zaczęliśmy naszą akcję, tylko pytanie, czy w Karpatach, kurde, mogę, no, widzę, że tutaj są pozamykane, tu też, i tu też, dlaczego właśnie nie mogę, na bagnach, jest, prolog, tu. Dobra, logistycy, kurde, jest wymagane logistyk, ciekawe, aha, dobra, ten jest logistykiem, czyli możemy to zrobić, dobra, bo chodzi mi o to właśnie, czy faktycznie to jest, wiecie, jakoś poblokowane, jakoś specjalnie, że muszę zrobić, nie wiem, 5 tutaj ekspedycji tych i dopiero Karpaty mi się odblokowują. Szkoda, że właśnie tylko 2 są, ale 2 na tyle różne, że spoko, nie? No i liczę na modyfikację właśnie, bo był komentarz tuż przed zaczęciem nagrywania tego odcinka, przeczytałem, że, a jednak się zdecydowałem. Tak, no właśnie się zdecydowałem z tego względu, że modyfikacje są, tak? Co prawda mamy ten teren testowy tylko, no ale... Ale pytanie, czy właśnie, moment, wyjdźmy stąd, tak? No raczej żadna mapa nie powstała, bo to jest, kurde, nie to, tu. Żadna mapa raczej nie powstała. Przewodniki, nie, wybierz mapę. Łącz poligon, nie. Doprecyzuj wyszukiwanie. Aha, no dobra. Tu. The Islands, kurde. Subskrybuj. 50 mega tylko. Włącz. Syk. I teraz. Kontynuuj. Tak, bo muszę w ten sposób wejść. No zobaczmy, kurde, to co tam powymyślał. Lista modyfikacji. The Island. Są 2. Be careful out there. I tutaj co jest tu. Nice. Not much damage, 50. No dobra. No weźmy, kurczę, naszego kaniona. Tak, wyślij. Okej. Okay. No to zobaczmy po prostu. Na moment. Nie miałem tego w planach. Miałem włączyć Arizonę dalej. Ale. No dobra. Przypłynęliśmy tutaj łódeczką. Jest sklepik. Spoko. Aha, no i rozumiem, dobra, i będą tylko takie mapy, wiecie, typu Arizona i tak dalej, bo żadnych innych materiałów tutaj nie ma, aż tak. O kurde. Au. Kurde. Warthog jak się patrzy, nie? Tak? Chyba tak. Fajny. Find a way to the camp. Znajdź drogę do obozu tylko. No dobra. Wiecie co? Kto wymyślił to, żeby po prostu nie dawać tutaj godziny, skoro można przełączać czas, tak? Ty nie podjedziesz tu? Czy co tu się wydarzyło? Tak, nie miałeś siły. Nie ma tutaj kamienia żadnego. Wiem, że tu jest twardo i za chwilkę mi się tutaj... każe mi wyłączyć. No ale dobra, no jest tutaj roślinność. Jeżeli gościu, kurde, faktycznie w ciągu dnia, tak, bo nagrywam to 6, ten odcinek, 6 marca, no to kurde... Jeżeli w ciągu dnia można było zrobić mapę jakąś, no to tutaj będą, kurde, dużo map. I zobaczcie, że faktycznie to jest jakby ekspedycja... O kurde. Ty, gościu narobił tutaj rzeczy. Nie widziałem tego nawet. Tu jest jakiś podjazd. Tu jest słomp. Tu musimy pojechać. Można było tędy jechać. Tu jest rzeczka. Tutaj, że każdy musi się napić. Jakieś misje, kurde, porobione. Kurde! Mega. No na pewno będą oceniane, tak? Tak, wróć do centrali, nic nie ten. Nic nie zarobiliśmy z tego, no ale to nie o to chodzi. No i widzicie, kurde.
Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Nie będę włączał, tylko chcę zobaczyć po prostu mniej więcej, ile tego zostało narobione. Tu są te Islandsy. Tak, nie subskrybuj, nie chcę tego już. Tu są pojazdy kolejne. Porąbało kogoś, żeby autobus na takich kołach. Zobaczcie, jakie wielkie to jest. Twig Pack. To jest manual version. Action Retro. Action. To jest ten drugi. Tu jest Fly Camera. No i tyle. No dobra, jedna mapa jest, no ale... Brakuje części modów, nie szkodzi. 4% dopiero przeszedniemy. Dobra, Hani, nie ma co. Prawa skuotersów, czyli ktoś tu się, kurde, skuotersuje. Masz za zadanie odwiedzić pewne wyjątkowe miejsce w tym regionie. Niestety nie jest wyjątkowe ze względu na swoje piękno, wręcz przeciwnie, to zardzewiały wrak samolotu, który psuje widok i może odstraszać turystów. Oceniamy koszty jego utylizacji, więc trzeba go dokładnie zbadać. Wąwozy, tu paliwo, nagrody. Dostaniemy operatorkę. Dostaniemy warsztat moduł. No właśnie, tak myślałem. Ale naprawdę nie sprawdzałem tego. Zastanawiałem się po prostu, czy moduły mogą być też jako nagrody, nie? Dostaniemy też skrzynię tuningową. Tylko nie wiem, dla którego pojazdu. Zachodnią placówkę dostaniemy również. Odholuj mniej niż 3 razy. Trzeba mniej niż 200 punktów. Minimalna liczba nieznanych punktów do rozpoznania na mapie to 3. Tego nie czaję. Okej. No, kod kokaniona weźmiemy. Tu widzicie, mamy już to narobione, nie? 4500, dobra, czyli wtedy mi nie odświeżyło tego. Nie? Elementy eksploracyjne, miejsca na 10 mamy i to. Myślę, że nie potrzebujemy nic po prostu. Znaczy, mógłbym wrzucić go faktycznie. I wrzucić, nie wiem, Actiona w ramach... Po prostu. On ma 4200 metrów. Chodzi o to, że jakbym się wywalił, no to... To mógłbym sobie go wziąć. Tu jest sklep, nie potrzebuję nic ze sklepu. No i tyle. Logistyk. Bo tego logistyka muszę wziąć, tak? Bo to jest wymaganie? Nie. Wymagany, tak, specjalista jest. Dobra, no to... No mamy tego Conora. To jest paliwo w rzutach. Wiecie co? Gdzie jest ten kodeks? Mapa. Mgła, pełna eksploracja, to nie, baza, aktywności, specjaliści, garaż, uszkodzenia, naprawy, inne. Otoczenie. Obiekty. Zrzuty. Po rozpoczęciu ekspedycji w losowym punkcie mapy pojawi się skrytka z zapasami zawierająca różne zasoby i przedmioty. Wśród nich możesz znaleźć skarby, które drogo sprzedasz na każdej mapie. Pośród zrzutów ukryty jest przynajmniej jeden rzadki skarb. Okej. Okay. Tylko nie jest napisane. Chodzi mi o to, czy one są odnawialne. Tak, jeżeli wezmę całe paliwo z jakiegoś punktu zrzutu, no to czy później będę miał to paliwo na nowo, czy nie? Jako takie, wiecie, stacja benzynowa. No bo tutaj mamy na przykład w rzutach jest paliwo plus 50%, plus 50 litrów. Tak, w elementach eksploatacyjnych jest paliwo. Znaczniki, podjazdy i zjazdy. No spoko, ta Angela to jest spoko, tylko zagubiony ładunek. No i Angela, kurde, 900 kosztuje. Naprawcze koła w ciężarówce. Lornetka. Też to samo, podjazdy i zjazdy. No tak, no dobra. Gotowi jesteśmy? Jesteśmy gotowi chyba. W bazie zaczynamy. No bo nie mamy żadnego innego punktu. Nie. To jest zadanko, które inaczej wygląda na mapie, nie? Więc... Co za... I teraz tak. Mamy te rzeczy, które zostawiłem ostatnio. Wiecie co? Tego nie potrzebuję. Potrzebuję tylko może kotwicę i to jest max. Z tego względu, że mamy wyciągarkę autonomiczną, więc mogę sobie po prostu nie, w sprzęcie wyłożyć to po prostu gdzieś i się, wiecie, przewrócić na boczek, nie?
Dobra, odwiedź wyjazd z bazy. Tu jest wyjazd z bazy. Tu jest zrzut. I ten zrzut tam był. Okej. W losowych miejscach. Wydaje mi się, że to nie są losowe miejsca. Tu jest zjazd. Nie, to jest most. To jest budowa. Ej! Właśnie widziałem mosty, kurde, ale zastanawiałem się, jak to działa. I to jest, kurde, wysoki, nie? Bieg. Come on, jedź, błagam. No i dostaniemy moduł, kurde, z tego. Dobra, odwiedź punkt widokowy, to jest punkt widokowy. Pokaż zadanie. New zadanie, nowi przyjaciele. Zawsze miło jest zobaczyć nową twarz. Może pokażę ci okolice. Łatwo się zgubić, gdy nie zna się terenu. A ja mieszkam tu od zawsze. Dostaniemy nowego tego. Nowego specjalistę za to zadanie. Tu są nowi przyjaciele. Tam i tam, okej. Okay. No to tam, jak będziemy może tutaj jechać czy coś. Na razie, kochani, lecimy w ekspedycję. To. W górę. Prawa squattersów, tak, to jest to. Chociaż ja tutaj na boczku widzę, mam też miejsce, chociaż to może być drabinka. Nie, to jest po tej stronie, że mam miejsce na różne rzeczy, czy nie? To jest niżej, okej. Okay. Musiałem się dowiedzieć. Fajny ten kotkojo. Kotko. Tak? Kotko, no. Kotek. Dobra. Dotrzyj do podnóży wzgórza. Stąd widać nasz cel. Spójrz przed lornetkę. Okej. Okay. Jest podejście. To podejście widzieliśmy. Jest i zrzut. No właśnie. Czyli potrzebujemy specjalistów. No patrzę, czy tutaj coś jeszcze jest. Potrzebujemy specjalistów, żeby te zrzuty odkryć w ogóle. Chyba, że ten zrzut... Może ten zrzut tam, kurde, się pojawił dopiero teraz? Nie mam pojęcia. Znaczy, no nie jechaliśmy tam aż. Chociaż, czy to jest prawda, co ja mówię, że nie jechaliśmy tam? No bo jechaliśmy tutaj, tak? Tu, bo pojechaliśmy tam do... pod ten przedmiot. Gdzie ten zrzut jest? Tutaj. No to nie, raczej go nie widziałem. Właśnie zastanawiam się cały czas nad taktyką. Jak tutaj to mądrze podejść, żeby, wiecie, nie wiem, porobić zadania, albo nie robić zadań, po prostu robić same na przykład same ekspedycje. Tak, bo we wcześniejszym SnowRunnerze mieliśmy ekspedycje i zadania, znaczy ekspedycje, mieliśmy kontrakty i zadania, tak? A teraz mamy ekspedycje, kontrakty i zadania. Także to jest takie pomieszane. Natomiast na te wymagania, że tam potrzebny jest logistyk na przykład, no to dostaliśmy kasę chyba, tak? A miałem coś sprawdzić w ostatnim odcinku i zapomniałem. A czy holowanie mi zebrało kasę? Kurde, nie sprawdziłem tego. I po prostu, jak nam dają nam jakieś wymagania, dają nam pieniądze na to, więc po prostu myślę, że można wrócić, tak? W sensie wrócić do centrali i cześć. A potem po prostu, będąc na free roamie, na tej swobodnej podróży, no pozbierać te wszystkie rzeczy i tyle, tak? Bo rozpoczęcie ekspedycji nas nic nie kosztuje.
Tak mi się wydaje. Tak, wiem, że muszę podjechać na górę. Wiem. Tylko chcę zobaczyć, czy tu jest ewentualnie coś. Bo tu ewidentnie droga gdzieś dalej się ciągnie, więc jakiś zrzut czy coś. No bo i tak będę musiał pozabierać te przedmioty, nie? Większość w każdym razie. W każdym razie te cenne. Punkt widokowy. Okej. Okay. Strasznie wolno się, kurde, obracamy. Aha, no i chciałem powiedzieć jeszcze, że że przyjemniej mi się gra, kurde, jednak na padzie, bo tutaj na kierownicy się gra fajnie, jak się jedzie daleko, tak, w SnowRunnerze mamy, wiecie, daleko, szeroko i tak dalej. Tutaj natomiast co chwila muszę skręcać, co chwila muszę coś robić, muszę włączać te, wiecie, jedne lub drugie opcje typu AWD-ki i tak dalej, nie? Jakby dużo więcej ogarniania jest i łatwiej jest mi to na padzie robić niż w różnych miejscach kierownicy, kiedy kierownica jest przekręcona. No nie? Wtedy przyciski są w innym miejscu, nie? Na niej, więc... No właśnie. No dobra, jesteśmy tu. Tu jest samolocik. No takie seje to jest. O kurde, faktycznie. Ktoś mieszka we wraku samolotu. Tylko skąd bierze pożywienie? Nie mam pojęcia. Podejść do urwiska na wprost. Tylko za nim. Dobra. Jest podejście. Aha, bo to jest 150 metrów w sumie tej lornetki tylko, że więc w różnych miejscach. Tak, to jest punkt widokowy. W różnych miejscach trzeba będzie faktycznie tej lornetki używać. Pytanie, czy tutaj coś jest w środku? Jakiś kontrakt, coś? A propos tego jedzenia. Zbadaj teren 51%. Dobra, jest tu nowy cel, zadanko. Zdjęcia dziczy. Na łonie przyrody kręci się serię przyrodniczą, ale potrzebują doświadczonego operatora, który rozstawi kamery w znanych siedliskach. No dobra. Śledźmy to. Właśnie nie wiem, czy tak się bierze te zadania, bo ja to daję, wiecie, śledź to. Znajdź zrzut z zapasami. Obok jest. Można by go wziąć w sumie. Ten zrzut z zapasami. Obok. No bo są te fotopułapki tam były, nie? No właśnie, jest. Tutaj nie mam niestety nic. Szkoda. No i rozstaw pierwszą fotopułapkę i drugą. What? Ale gdzie? Tutaj i tutaj. Czyli przy bazie. Aha, i tutaj też mieliśmy jechać, bo tutaj coś było. Chyba tutaj coś było też, nie? No dobra. Ten teren chciałbym zbadać. Jak mogę, kurde, wiecie, wziąć to? To muszę dać po prostu stop śledzenia. Dużo takich dziwnych rzeczy tu się dzieje. Jest to nieintuicyjne, absolutnie. Uważaj. Orele lub sępie. Nie wiem, właśnie, chyba oreł jakiś. Dobra, tutaj w ogóle nie badam nic, więc... Cyk, słaby sygnał. No bo tutaj coś jest, okej. Okay. 64, 62 dystans. 62. No bo tu rozumiem, wokół tego trzeba badać, tak? Nie wiem, jaki dystans mogę mieć. Tu jest maksymalny 80. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, bo to ma dystans od naszego pojazdu, więc trzeba będzie tam podjechać.
najlepiej gdzieś mniej więcej na środek, tak? I tyle, ale my tak nie zrobimy teraz. Myślę, że podjadę tutaj na tę krawędź. Najpierw ten dolny. Dobra. Tu jest zakaz lotów, kurde. Ale łapie mi to, zobaczcie, 86 jest. 90. 93. To mam faktycznie zakaz lotów. Dobra, mamy to. Zbadaj ślady wraku. Gdzie? No tu z tyłu, tak? Ale... To opony bym, kurde, kupił lepsze. Te takie szerokie, nie? Znaczy, to te nie są też tragiczne, nie? Ale... Ale... Ekspedycja udana. Minimalna liczba nieznanych punktów do rozpoznania na mapie 3. What? Nie, nie, nie sprzedajemy nic. Kontynuujemy. No dobra, to faktycznie, kurde, odwiedź nowi przyjaciele. Tu jest odwiedź ten obszar. My jesteśmy tutaj. Tu jest coś. Co tu jest? Zrzut. Okej. Okay. Tu jest co? Wyschnięty jar. No tak, jesteśmy tu faktycznie. No to myślę, że warto by tutaj podjechać. Zobaczyć tu. Paliwo mamy. Chyba. Zresztą w zrzucie będzie, nie? Więc okej. Okay. To było ultra dziwne zachowanie. Okej. Okay. Tam jest taka jaskinia, widzicie? Tutaj pytanie, czy można jechać, nie? No bo wiemy, że gdzieś można wjechać do wnętrza. Brama do zatoki Wachwip. Okej. Okay. Tak mnie to wkurza po prostu. Po prostu otwórz mapę i tyle, nie zastanawiaj się nad niczym. Tu jest ten zrzut, który widzieliśmy. Właściwie go nie widzieliśmy. Widzieliśmy go, bo tutaj przyjechaliśmy. Okej. Okay. Ja nie mogłem chyba nic więcej wziąć stąd. Jakieś takie motywy były. Natomiast tutaj coś jest. No właśnie, nie wiem co tu jest. Bo to nie jest placówka, to nie są specjaliści. No tutaj, nie? Gdzie teraz właśnie jestem, ale... Nie ogarniam tego. Bo to są te obszary. My jesteśmy... Nie, dobra. My jesteśmy tu i to jest zadanko, które wzięliśmy. Zdjęcia dziczy. Dobra. Chciałbym pojechać tu. Jakoś. Do tego zrzutu. Tylko zastanawiam się, którędy. No chyba tędy po prostu. Zobaczymy, czy da radę. No, raczej nie. Może tutaj będzie, kurde, jakiś most albo coś. Dajmy poranek. Nie no, tak to samo mogę jechać. Jedź. A
Ale niestety tak samo jak, kurde, w SnowRunnerze przechyla mi pojazd. A myślałem, że to zostało wyeliminowane. Wiecie, o co chodzi? Znaczy, jadę prosto i on nagle skręca gdzieś jakoś krzywo w coś. Bez żadnego powodu. Widzicie? Teraz nagle skręcił w prawo. Ja mam... Nie dotykam w ogóle teraz gałki zmiany tego. No, tutaj musiałem. Kierownicy. Gałki zmiany kierownicy. Wiadomo, o co chodzi. Nie ruszałem kierownicy w tym momencie. I to mnie zawsze wkurzało, że po prostu pojazd... Ja rozumiem, że gdzieś tam może wjechać na jakiś kamień czy coś. Jest paliwo i jest to. No właśnie to chciałem zobaczyć. Wiecie co? Weźmy to paliwo. I chcę zobaczyć, czy tu będzie 70. To można by zostawić w sumie. To też... Znaczy to można by zostawić w bazie w sumie. I to też w bazie. O ile mogę to zostawić w bazie. Bo tam w bazie też jest miejsce, ilość miejsca ograniczona, nie? Chociaż fotopułapki nie będę miał za chwilę, więc zamierzam zrobić tę misję dzisiaj. Dobra. I teraz pytanie. Czy tu coś jest ciekawego? Nie wiem, jak tę bramę odblokować, więc pojedźmy. Nie wygląda to na najlepsze miejsce do przeprawy, ale chyba nie mam żadnego innego. Właśnie nie wiem, czy tędy, czy tam dalej troszkę, widzicie? Jest taki podjazd. Nie tu, tylko tam jeszcze na końcu. Ale faktycznie, tutaj błotne opony raczej się nie przydają. Bo większość tych wszystkich tutaj przepraw to jest raczej kamienistych, a nie... A nie błotnistych, no nie? Dobra. Teraz przez kaktusa, żeby nie powiedzieć kuktasa. Tędy tu, tędy tu. Jak mówię, w gruncie rzeczy to są wszystko, kurczę, takie dosyć... dosyć szybkie misje, znaczy szybkie misje, to są szybkie, kurde, niedalekie odległości, o tak. No dobra, no to faktycznie jakoś w lewo muszę wjechać i tyle. I pytanie, jak dotrzeć potem tam, czy tu wzdłuż jakoś da radę? Bo nie ma drzewka za dużo. Ewentualnie mógłbym zjechać i tędy podjechać, no i tak zrobimy. Dobra, czyli szukamy po prostu jakiegoś podejścia, myślę, że tutaj jest nie najgorsze. Nie wiem, co to są te trzy punkty, nie? Które trzeba było mieć. Co to? To część regionu Arizona. No, hello? Dobra. Boże, tu jest po prostu kawałek, wiecie, miejsca na ten, na opus. I stąd będziemy zaczynać. Tam jest przejazd zablokowany, ale... Ale okej. Dobra, i tu jak mówiłem, zjedźmy na dół. I podjedźmy tam delikatnym tym podejściem. Wcisnąłem RB, bo domyślnie RB w SnowRunnerze jest, kurde. Hamulec ręczny.
tutaj była wyschnięta rzeka, nie? Domyślamy się. Były ten, opinie krytyczne dotyczące tekstury skał, ale ja nie widzę jakoś problemu w nich. Normalne są. Jakby, no może się nie znam na skałach, nie? W Arizonie, ale... Ale no nie wygląda to źle. Każdy, kurde, metr tu walczymy. Po prostu, no jedź. Aha, no i tyle. I odwiedź pierwszy wskazany obszar, więc to są obszary te. Natomiast ja podjadę sobie tutaj. Do tego miejsca i... Cicho. No. Nie. Czy... Dobra. Nie ma to znaczenia specjalnego, bo mamy wyciągarkę, jeżeli dobrze kojarzę. Z punktu tego tu. No jak brak punktów, kurde? Aj. No przewróć, kurde, mnie. Najgorsze jest to, żeby zrobić, wyciągnąć wyciągarkę. Trzeba dużo przycisków, kurde, tam nie złapie się. Ja pierdolę. Po prostu tu. Nie polecam tej gry. Za to, co oni tutaj zrobili. Dobra. Koniec bzdur. Tu. Teraz tu. Teraz tu. Tu. I cyk. Dobra, i tu jest wskazany obszar kolejny. I tu miałem podjechać w ramach spojrzenia przez lornetkę. Jest zrzut elegancko. To jest nasza brama, to wiemy. Tu raczej zrzutu nie ma. Tam jest most. Rozbudowania, okej. Okay. Chyba. I tam też. No dobra. Ale przynajmniej nie otrzymaliśmy obrażeń. Uszkodzeń, w sensie. Czy na pewno tu nic nie ma? No bo zrzuty w ramach tego logistyka mamy, nie? Pokazane na mapie. Tylko, że nie wszędzie chyba, domyślam się. To jest rzut, który widzieliśmy. Tu są jeszcze jakieś zadanka. To mamy odkryte, bo zakończyliśmy już moduł, okej. Ciekawe. Bo nie wiem, która jest... Co jest do mostu potrzebne? Gdzie jest ten most? Okej. Nieważne. Dobra. Ten raczej nie zjadę. Jest za wszędzie za ten, za stromo. Trzeba będzie się cofnąć tu. Tu. No chyba przez ten obszar wodnisty. Tędy. Bo my musimy się dostać aż tutaj, w ramach nowych przyjaciół. Można by pojechać dołem. I tu próbować wjechać i byśmy to zrobili wszystko. No. Że niby tędy i tu. No można spróbować. No i zobaczymy, czy tu lewym, czy prawym. Raczej dołem.
Tu trzeba będzie się powspinać trochę. Nie powspinać. Tędy i gdzieś tam. Staram się to, kurczę, żeby to jedna ekspedycja była w jednym odcinku, ale chyba powoli tak się nie będzie działo. Z tego względu, że faktycznie jak chcę zrobić jeszcze jakieś inne zadanko w międzyczasie, no to czas, kurde, ulega wydłużeniu. Znaczy odcinek ulega wydłużeniu w czasie. Bo tutaj mamy ten silnik najlepszy w końcu, czy nie najlepszy? Złapałem się, żeby się obrócić na wyciągarce, jak to czasami bywało. O kurde. Pytanie, czy dam radę, bo tutaj może być kurde głęboko. Zobaczcie. Są drzewa. Więc tyle dobrze. Nie, no tragedii nie ma. Chociaż tutaj na środku może być głęboko. Muszę tutaj kurde luknąć. Bo na górze... Właśnie nie wiem, czy na górze coś będzie. Tam są... Nie wiem, czy są te typy. Kurde. Czy tu nie są te typy z wiosłami? Tak mi się coś wydawało. Tak. Wskazuje, kurde, ten bezpieczny przejazd. Tylko pytanie, czy tędy? Górą czy dołem? No dołem raczej. Zrzut. Tu jest most. Dobra. Bo tam nic nie ma raczej, nie. Bo ten most jest tam z tyłu. Gdzie jestem? Tu. Ten most jest z tyłu. Tylko kurde, gdzie jest z tyłu? Nie mam pojęcia. No i to jest kurde duża mapa. W sensie tak patrzę sobie teraz, że w porównaniu do tego małego kanionu, czy małego Colorado, nie, mały kanion. Ale też fajnie na przykład zadbane o to, że jest tutaj więcej krzewów, wiecie, bliżej wody, trawa, więcej roślin, nie, bliżej tego, bliżej wody. No i teraz pytanie. Bo jakbym pojechał dołem, to bym tam nie wjechał. Obawiam się, że będę musiał zrobić akcję kotwicę. Au! No
kurde, widzicie, co się dzieje z tyłu? Nie mogę. Naprawdę nie mogę po tamtej stronie tego wrzucić? What? Mogę. Tu. Proszę mnie tu złapać. No jak brak widocznych punktów. Puść mnie. Na moment. Bo chcę to zrobić właśnie, żeby najpierw... O! Kurde. Daję do tyłu gaz, jak widzicie, żeby podnieść przód jakby. Jak wjadę przodem na górę, to będę mógł przejechać. No właśnie między innymi dlatego chcę... Dlatego zdecydowałem się kupić, kurde, tego Mudrunnera tutaj, ekspedycję. I pytanie, czy ta kotwica zostanie tutaj na zawsze, czy nie? Jeżeli tak, to spoko. Jeżeli nie, to słabo. Jest coś. Czy to jest modyfikacja, bo jest na zielono? I dlaczego ja tego nie widziałem wcześniej? Skrzynia tuningowa dla stepa. Okej. Okay. Spoko. Czyli jednak faktycznie warto było tutaj jechać. Tędy, w sensie. No i tutaj mówiłem, że jak dojedziemy do tego miejsca, to zobaczymy, którędy można jechać. Schowamy się w tym rowku. O. I tu spróbujemy na górę. Mamy drzewo w razie czego. Gdybyśmy chcieli użyć. Tak jak teraz. Dobra, podjedźmy tu. I zobaczmy. Bo to jest ten zrzut, co był. Tam raczej... No właśnie, wiecie co, to nie jest tak, że tam nic nie ma, tylko po prostu ja jestem za daleko. Tak jak tutaj też... Nie, no tutaj tego nie sprawdzaliśmy w sumie. No dobra. Gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Zrzut jest po drugiej stronie, natomiast... Jak się dostać tu? Tu jest jakieś tajemne przejście chyba. My natomiast musimy wjechać na górę. I tu jest ten most, dobra. Tu, tędy, tędy. Podjedziemy tu i zobaczymy, o co ho. Tylko nie wiem, czy ten most jest potrzebny specjalnie, chociaż... Mamy już kotwicę, nie? Tutaj. Tylko tej kotwicy, kurde, nie jest zaznaczona ta kotwica. Ja mam nadzieję, że ona tam jest. Szkoda, że nie jest zaznaczona. Takie punkty nawigacyjne. No, troszkę wieczorem też sobie pojeździmy. O. No.
wyłączam, kurde, silnik. Często, gęsto, nie wiem po co. Czy wiem, bo po prostu się, kurde, mylę. Nadal niestety za mało godzin, kurde, w tej grze. Wiecie co, właśnie. To jest ten wyschnięty jar. Nic tu nie ma, dobra. Tak, ptaszki śpiewają w Arizonie. O, właśnie tak chciałem zrobić. No i tyle. Proszę, dzięki temu się nie zgubisz. Powodzenia. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, służę. Zaremia Abdurrafiewa. Darmowe co, plus jeden. No rozumiem, holowanie, tak? Cena zakupu i cena sprzedaży. Spoko, czyli to jest ta druga pani, którą można brać, chociaż ona jest droższa w utrzymaniu. Au. Dostaw zaopatrzenie. Twoje części zamienne 180 są wymagane 75. Spoko. No i tu jest jakoś pokazane to. Nie? Czyli przy pomocy tych części zamiennych. Okej. No dobra, dostarczmy. Dobra. Mamy. Super. Zdjęcia w dziczy. No właśnie, te zdjęcia w dziczy. Bo tu jest co? Zdjęcia w dziczy. Dobra. Wracamy, kochani, tam. No bo przez ten most raczej nie ma sensu przejeżdżać. I tego mostu też nie pokazali. Co za... No bo można przejechać tu... No chyba, że tu coś jest, ale... Wątpię szczerze. Jakiś zrzut, cokolwiek, nie? No bo w zrzutach są też przedmioty i tak dalej do sprzedaży, nie? No dobra, widzimy się, kochani, tam niedaleko. Dobra, kochani, jesteśmy tu, przy tym skręcie, powiedzmy, do mostów i nie tylko. Wejdźmy troszkę dalej. I to jest to zadanie z wyschniętym jarem. 9400. Potrzemy wysokiej jakości zdjęć wyschniętego jaru, które wykorzystamy w badaniach. Możesz podjechać wzdłuż jaru i wykonać dla nas te fotografie? Mogę. To najpierwsze zdjęcie jaru, tak. Tam. Znaczy wiem, że tu jest ta fotopułapka, zaraz to zmienimy. Tak, to śledzenie stop. To śledzenie start. A ona była wcześniej. Tak? Tu jest badania geologiczne jako kontrakt. Tu jest zadanie. Zdjęcia dziczy. Śledzenie start. Tutaj z przodu. Ciężko się przełączać przed tym. Tu jest naprawdę słabo zrobione to wszystko, niestety. O ile jeszcze jazda, wiecie, sama i odkrywanie jej to spoko, ale tu jest bardzo dużo takich rzeczy głupich, nieintuicyjnych. No kurde, fajne. Spoko. Dobra, to była pierwsza fotopułapenika. To jest ten wyschnięty jar, to jest to zadanie. Musimy teraz pojechać. Tutaj zdjęcia dziczy, dobra. Czyli tam daleko.
Jak się dostać, kurde, tędy? Zastanawiam się, czy nie tyłem gdzieś coś. Pytanie, czy to jest podjazd. No, powinien być, kurczę, nie? Znaczy, mogę pojechać ewentualnie do bazy, no ale to po paliwko czy coś. Nie no, chciałbym pojechać tu faktycznie i zobaczymy. Ja mam tu światło, ale te światła to są takie, wiecie, takie se. Tak? Zrzutnie. Kurde, bo tak te kamyki, nie? Bo te pomarańczowe, kurde, linie są praktycznie niewidoczne. Dobra, zróbmy na rano. Nie wiem, po co ten moduł sypialny, że można czas, wiecie, przeskoczyć. No ale to nie ma jakby tutaj trybu, ani hardcore, ani żadnego, więc jakby... Znaczy to jest taki w pół hardcore w sumie, nie? No bo zapłacimy za holowanie i tak dalej. Za paliwo nie płacimy, więc to jest taki pół. Ale... no dobra, tu jest taki tajemny brud. Gdyby chcieć się tędy przedostać. Wiecie co? Puśćmy drona. Czy tu na górze coś się, kurde, nie kryje? Wydaje mi się, że nie, że łatwiej jest jakby górą jechać gdzieś. A tam jest ta nasza misja. No tu nie ma nic takiego. Podjazd chyba tędy, nie? Tak. No. Tak. Super. Jedź. Coś mamy? Kłoda, super. Dobra, kłoda nie jest zła. No i tu boczkiem, nie? Ja się tutaj boczkiem... rowkiem. Bo tu jest też kłoda. I tutaj też można, kurde, coś narobić. No dobra. No jest to, kurde, rozległa połać terenu przed nami. Niespecjalnie patrzę na urzeźbienie terenu, tylko patrzę właśnie na... Czy coś jest nie do zbadania tutaj? A my na dachu stoimy. Zobaczcie, spoko. To też jest fajny ten akcent. Dobra, jesteśmy tutaj. Tu jest podejście, czyli można jechać tędy tu po coś, nie wiem po co. Jak zjedziemy może na dół, to będziemy widzieć. Znaczy to rzucę lornetkowym okiem w tamtym kierunku. No i ogólnie tu. No i tu jest podejście, ale to jest tu podejście. Pytanie, czy faktycznie... Czy jest drzewo tutaj, więc stąd, nawet jak tu będzie skała, no to może się ten złapiemy i będzie git. No i wrócimy, kurde, chyba, powolutku. Dobra, widzę, że tędy nie zjadę. Te drzewa są za daleko. Trzeba będzie próbować jakoś tędy. No, tak, ja wiem, że 54 minuty już tego odcinka jest, ale niestety, no, nie chcę go kończyć w tym momencie.
Znaczy wiem, że mogę, ale jakby tak mam taką wewnętrzną, wiecie, chęć skończenia wraz z zakończeniem jakiegoś zadania albo ekspedycji. O kurde. A jak sobie przytrzymacie, to całość wam tankuje. Przytrzymacie tam ten przycisk, chyba spacja albo A, albo X. I tam miałem w sumie luknąć lornetką. Tak? Czy nie? No tam miałem luknąć, ale to... Dobra, to nieważne. Tu będzie kurde twardo. Jak widzicie, cały czas się tutaj, że tak powiem, opuszczam wyciągarką, gdybym miał nagle gdzieś w dziwnym miejscu utknąć albo coś. Albo teraz się przewrócić, dlatego daję tak, o, delikatnie, niech on sobie znajdzie drogę. No i tam miałem pojechać i zobaczyć, czy coś lornetkowo widać, ale chyba nie zobaczę stąd nic. No nie. Zakaz lotów, zajebiście. Tylko nam tego potrzeba. Właśnie nie wiem, czemu zakaz lotów jest. Co to w ogóle, skąd to jest wzięte? Czemu? Co ma mi to utrudnić? Żadnego zrzutu nie ma. Chyba nie. Ale jak widzicie, części te naprawcze, które w sumie wziąłem do naprawy, nie? Bardziej. Opłaciły się, żeby je mieć i żeby je zbierać właśnie ze względu na jakieś mosty. No i domyślam się, że ewentualnie, jak będą jakieś przeszkody, jakieś zatory, kurde, osuwiska, jakieś inne rzeczy, o ile będą, no to pewnie też za pomocą tych części, także no spoko, jest to fajna mechanika zbieractwa tego wszystkiego, znaczy no i wykorzystywania, nie, tych punktów, a nie to jest takie, a nie biorę punktów, bo i tak, wiecie, za każdym razem jak kończę ekspedycję, to mi się samochód naprawia i wiecie, i nie potrzebuję ich brać, nie, więc wszystko pójdę w paliwo ewentualnie. No ale jak widać na tym przykładzie, no nie do końca. I spoko. Cieszę się, że nie nauczyłem się tego, jak to mówią, in the hard way. Ciężki sposób, tylko że przy okazji, skoro już miałem części, no to je wykorzystałem. A tutaj widzę, taki mostek jest, kurde, ładny. No i gdyby był tryb, kurde, fotograficzny, to byśmy zrobili zdjęcie. Idealnie, abyśmy mieli okazję zobaczyć dobre przedstawienie, 5600, no to jest trochę tych pieniędzy z tego. I tutaj miałem się wdrapać, nie? A, i to są zdjęcia tego wyschniętego jaru, to po drugiej stronie, dobra. I tu jest most. Dobra, zobaczmy ten most, kurde. Gdzie ja jestem? Tu. Mogę przejechać na drugą stronę i tu, tak? Tylko tutaj... Nie złapię się. No muszę pojechać tu, pod to raczej. Pojedziemy tędy. Raczej tędy. To jest na dole, więc to nie tu. No i tu. No bo pytanie, czy... Wyłączę silnik w ogóle. Nie, tak chciałem zobaczyć, czy w profilu, czy w postępach, w Arizonie, to jest, nie wiem, ukończone zadania, wykonane kontrakty, modyfikacje. Czyli nie, jakby w sensie, to nie jest tak jak w SnowRunnerze, że mamy, kurde, tędy nie wiadę, że mam do ukończenia, powiedzmy sobie, może tędy? Mam do ukończenia jakieś misje
Kurwa. To chciałem włączyć, to nie. Nie, nie podjadę tędy. Znaczy, nie chcę mi się walczyć z tym. A pod mostem w ogóle? Nie pomyślałem w ogóle o tym, że można pod mostem przejechać. Można. Tylko, no nie wjadę tutaj wtedy. Tu jest przejazd. Tu. A tu? Tędy, tu. I tu. Pytanie, czy to jest głęboko, kurde, czy nie. No bo tutaj widzę, snorkel mamy na wysokości górnej szyby, jak widzicie, z przodu taki czarny. Na razie jest okej. Patrzę na odległość. No tutaj nas spowalnia coś, ale nie, raczej nie prąd, no bo to jest zbiornik, kurde, a nie rzeka. Pytanie, czy rzeka jest zbiornikiem? Jest ciekiem, ale zbiornikiem chyba nie. Dobra, z drogi drzewo. No. Kurde, ciągle daje Y, czyli wyłączanie silnika, bo domyślnie było w SnowRunnerze tam. Nie nauczę się tego po prostu. Że inna gra i ha, ha, ha. Inna gra i ha, ha, ha. Co za tragedia? Co ja gadam? Ej, naprawdę nie wjedziemy tu? Raczej kwestia to jest tego drzewa, powiem szczerze. No i dlaczego wyłączasz mi dyferencjał, blokadę? Przejechałem tylko przez... A, ale nie mogłem inaczej przejechać. No, no, no. Chcę tak sobie trochę wyrównywać, ale nie wjadę tędy. Nie. Niesamowity, kurcze. Tu kamień, dobra. Bo daję do góry, ponieważ w SnowRunnerze do góry to było to menu. Po prostu, jak mnie to wpienia. Tak, to zakaz lotów. Nie nauczę się. Dobra, cicho. No. Dobra, pojedźmy po tej stronie. Bo już jestem jakby poza tym, kurde, drzewem. Co za masakra tu jest? No chyba tędy, nie? Tak. Tam mnie złapno. I tam jest ten mostek. Tu raczej żadnego zaopatrzenia nie ma. Nie! Wiecie co? Stój. Stój! Kurwa.
Coraz bardziej mi ta gra wkurza, powiem szczerze. Jeszcze wyłączam znowu silnik. Dobra, weź mnie podnieść tu, bo szlak mnie trafi zaraz, naprawdę. To jest gra chillowa. Nie jest chillowa, jest wkurwiająca. Dla ludzi, którzy grają w Tomb Raidera, mają, kurde, miliard godzin. No ja mam około 1000 godzin w Tomb Raiderze. Więc jakby można się przyzwyczaić przez ten czas do różnych rzeczy. To po prostu... No nie można tak robić. Okej. No mogę sobie tam wstawić... Mam jeszcze 3, no. Kotwicę, wstawimy do kotwicę. Nie będę już tam jeździł dookoła. Tylko nie wiem, gdzie sobie wstawimy tę kotwicę. Także 2 trzeba by wstawić, nie? Jedną gdzieś, kurde, tu. Tak trochę z boku, żebym tędy mógł przejechać, nie? Chociaż nie, bo ja mogę na kotwicy przecież jechać. No już używajmy tych rzeczy, no kurde, bo tak też sobie pomyślałem, o, chomikuje, dobra, sprzedajemy i tak dalej. Ale z drugiej strony... Musiałem się zastanowić naprawdę długo, co chcę zrobić. Żeby nie pomylić klawiszy i znowu się nie wściekać. Dobra. Puśćmy to. No i pytanie, kurde. A bo ja na skałach nie mogę tego zrobić. No tak, zapomniałem o tym. O, o, o. Tam było dobre miejsce jakieś. Tak, tak, tak. Tam. I ostatnia. Nie, musiałbym być bliżej, gdzieś się tutaj wstawić. Dobra, to puść, to tu. Teraz tak, to. Jak najbliżej muszę się tam gdzieś wrąbać w cokolwiek, dobra. O. Nie? Dobrze było. No on powinien mnie wyciągnąć, kurde. Mamy najniższe powietrze, jakie można mieć. Pytanie, czy sama wyciągarka daje radę tutaj, czy nie? Dobra. Złapmy się tylnym punktem. Pamiętajmy, im dalej od punktu, jak się puszczę, to będzie źle. Nie mogę tego punktu, kurde, którego się trzymam. Ma to sens teraz, ale... Pytanie, czy jest tu jakieś drzewo? Raczej nie. Ta kamera. Okej. Okay. Można i tak zrobić. Puść mnie. Tu. No, odpal. Godzina 9, kurde. Jeszcze troszkę, błagam. W lewo, w prawo, góra, dół. Pięknie. Nie puszczam się jeszcze. Dobra, teraz.
Masakra, ale da radę. Ale myślę, że następnym razem po prostu, jak zobaczę taki podjazd, to go nie wykorzystam po prostu. 75. Dobra. Okej, okay, no ale mamy to. No i tyle. I to zdjęcie Jaru teraz, tak? Gdzie to zdjęcie Jaru było? My jesteśmy tu, a ja miałem dookoła jechać. No dobra, no to pojedziemy tędy. I tu jest zjazd. Zobaczymy, co tutaj. Pojedziemy tamtędy i zrobimy. No. Także bądźcie ze mną jeszcze, proszę. Bear with me, jak to mówią. Kurde, nie skręca w ogóle. Powiem szczerze, na ten mostek to też nie jest taki podjazd łatwy. Wiem, że na tym trybie opon można jeździć normalnie. No troszeczkę faktycznie jest większe spalanie, no bo większa powierzchnia tarcia, więc więcej siły trzeba użyć, żeby pokonać siły tarcia. Więcej siły to znaczy więcej paliwa spalić, nie? Więcej gazu. No dobra. No ale była to jakaś kurde lekcja, powiem szczerze, z tymi kotwicami. Zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało. No bo też wszyscy, o, możesz sobie kurde wszędzie, wiecie, tę kotwicę wstawić, po co to, głupie. Też tak mówiłem, nie? Więc wiadomo, że o, proste dla dzieciaków to jest super podejście. I tam gdzieś był, nie? Nasz zrzut. Tak, zaznaczmy go tylko. Bo tam jakieś paliwo i tak dalej jest, nie? A paliwa nam się kurde kończy. Właśnie, nawet paliwa nie sprawdziłem. Więc mam nadzieję, że tu jest paliwo, bo jak nie, to się skończy mi to paliwo za chwilę. Ale już zostawię się na full tych, full AWD. No, nie patrzyłem na paliwo, kurde, tutaj nie patrzę w ogóle na paliwo. W tej grze. Jest. Części. Dawaj. Weźmy wszystko. No i teraz. Tam tyłem, nie? No, to będzie dłuższy odcinek, niestety, przepraszam. Bo już jesteśmy bliziutko. Tak myślę, że jesteśmy bliziutko. Staram się tutaj w miarę gazować, jak widzicie. 5 na 5. Pyk, wjazd, elegancko. Punkt już widać. No i musiałbym zobaczyć faktycznie, no bo zabrałem stamtąd wszystko. Pytanie, czy następnym razem, jak tam będę. Właściwie to są takie punkty przenośne, bo jeżeli mógłbym tam zostawić coś, to na przykład mógłbym na tym free roamie, nie, na tej swobodnej jeździe, bo domyślnie mamy zatankowany samochód, tak, i wszystkie te nasze pojemniczki na benzynę i tak dalej, są wypełniane, więc po prostu włączyć sobie swobodną jazdę, podjechać do tego, zostawić w punkcie zrzutu paliwo po prostu, no i tyle. No tak myślałem, że tak się starzy, ale trudno. Wyjedź z tego. Ha,
I ta fotopułapka to jest na górze. A tu jest kolejny zrzut. No ale nie mamy miejsca na to już. Będziemy... Aha, nie, bo to jest zdjęcie, Jaru, dobra. Tylko po co te kurde głębinowe rzeczy i tak dalej, nie? Są potrzebne, bo tam jeszcze sporo tych przedmiotów jednorazowego użytku zostało... No nie zbadanych przeze mnie, no ale nie zamierzam ich kupować, jeżeli nie są potrzebne, nie? Ja pier... Podjedź tam, błagam cię, kurde. No i pytanie, czy tędy? Bo tędy chciałem podjechać, ale chyba się nie da tak łatwo zrobić tego. Gdybym miał tylko kotwicę. No nie. Ewidentnie nie. Dobra, nawet nie próbuję, bo widzę, że tędy nie. Bo tu jest zrzut. Jadę powoli, bo potrzebuję jechać tędy powoli. Żeby się nie wypierniczyć. Tak jak teraz. Nie! Kurw. Ale faktycznie, tutaj te pojazdy, bo były takie głosy, że mają po prostu taki magnes w tym trochę na podwoziu. W sensie, że dużo łatwiej na koła. Nie podjadę tędy sam. Zobaczcie, mam wszystko włączone. I też, kurde, 15 batów za to temu komuś, kto, kurde, czas tutaj zarządził, żeby czasu nie było pokazanego. Wiesz, o co chodzi? Nie mogę się obrócić. Ja pierdolę, no. No tędy tu. Dobra, podjechałem tu, ale kurde, nie wiem czemu, ale nie działa. Znaczy, wiem dlaczego, ale nie działa. Po prostu ręczny na tych wszystkich. Tego nie wezmę, tego nie wezmę. Czy ja potrzebuję to tak naprawdę? Myślę, że na początku nie. Zamieńmy się. Tu mamy 70 litrów, dobra. Czyli faktycznie, słuchajcie. No chyba, że tak było na początku. A czy ja potrzebuję w sumie? Dobra, zostawmy. Trochę. Właściwie nie. Bo jak tutaj będę kończył tę ekspedycję, to zostawmy to tu. 150 na 150. I gdzie można zostawić to? 64 litry. No bo będę kończył tą za chwilę. Tę ekspedycję po prostu. Ja wiem, że zadanie może zostanie włączone, bo to jest pierwsze zdjęcie Jaru, a nie tam jedyne zdjęcie Jaru. Trzeba będzie jeszcze pojeździć i popatrzeć. Nie skręcasz mi, dlaczego mi nie skręcasz? No bo tutaj jest ten samolot, nie? Tak rozumiem. Zobaczcie, sam jedzie po prostu. Sam w drzewo jedzie. Nie trzymałem. Zobaczcie, jaki zakręt zrobił. Gdzie? Na czym? Gdzie? Czemu skręciłeś? Tak tego nienawidzę po prostu. Schnięty Jar. Nie wiem, czemu mam zrobić to zdjęcie, no bo tutaj ustawić ostrość, tak? Dobra.
Nie wyszło. Złe przybliżenie. Ponów. No bo tu mi pokazuje. Może to zrobimy faktycznie myszą, jest sensowniej. No bo tu mi pokazuje, ale to jest przybliżenie. Aha. Okej. Okay. No spoko. Wykonaj drugie zdjęcie Jaru. Tam, gdzie byliśmy. Ale kochani, nie, dobra. Podjadę tu. Prawdopodobnie wezmę to... Pewnie gdzieś tam kolejne zdjęcie Jaru, nie? Dobra, czyli od D strony w ogóle jechałem, ale mamy przynajmniej to obadane, którędy jechać. Kochani, kończę ten odcinek tutaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Nie, wyłącz. Nie wiem, czy nie pojadę sobie sam tam po prostu, w tamto miejsce mniej więcej, no bo widzieliśmy, jak to wygląda. Wezmę jednak to paliwo całe. No i pojadę tam, no bo mógłbym, że tak powiem... Skończy tę ekspedycję tutaj na tym. No ale. Dobra. Dzięki. Pa, pa.